sobotę 14 listopada w hali sportowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie rozegrany został dolnośląski finał w warcabach stupolowych rozegrany w ramach 16 dolnośląskich igrzysk LZS i mieszkańców wsi. Tutaj mogą spać rozstrzygnięcia dotyczące konkretnej pozycji powiatów w naszej prowadzonej klasyfikacji, ponieważ tak jak powiedziałem, jest to zostały jeszcze tylko 3 finały. Także dzisiejsze wasze zmagania mogą mieć historyczne znaczenie. Witam wszystkich Państwa w Żarowie. Po raz kolejny cieszę się, że tu przyjeżdżacie. Życzę wszystkim udanych rozgrywek, życzę wspaniałych zagrań, dużo satysfakcji, dużo zadowolenia i kolejne 16 już igrzyska uważam za otwarte. Dziękuję bardzo. Zawody rozegrano w 5 kategoriach wiekowych, osobno dla dziewcząt i chłopców. Na finał dolnośląski w ramach igrzysk dolnośląskich LZS przyjechało ponad 150 zawodników i zawodniczek. Od 2 lat gdzieś gram w warcaby, ale tak to często grałam w szachy. W szkole nie miałam czasu, ale jak zaczęłam chodzić do gimnazjum, to codziennie spotykam się z panem Michałem Bieszczadem, który jest moim trenerem. Wyniki finału znajdują się na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.